nieporządny, obfity posiłek. Natychmiast. Nic nie widzę. To pankejki. A, to mogę zrobić. Proszę bardzo. Ta łopatka mi się przyda. Jestem gotowa. Mam wszystko, co trzeba. A teraz zrobię pyszne pankejki. Moja chochelka. Idealne ciasto. Nalewam na patelnię. I przewracam na drugą stronę oczywiście. Pierwszy gotowy. Piękny. No i następny. Nie podoba mi się biały kolor. Potrzebuję mojego ulubionego barwnika. Tak lepiej, dziękuję. Wleję troszkę barwnika i wymieszam. A teraz na patelnię. Wspaniale. Rewelacja. Idealne pankejki. Co by tu zrobić? Mam pomysł. Zrobię nietypowego pankejka. Najpierw zrobię kontur, a teraz wypełnienie. Co by tu jeszcze dodać? O! Co tam utknęło? Kurczę! Ups! Całkiem smaczne! Yummy! Ojej, cała się wymazałaś! Dodamy jak najwięcej kolorów. Teraz trzeba tylko przekręcić na drugą stronę. O! Spójrzcie na to! Ja mam już wszystko gotowe. Troszkę syropu. Co za zapach. Yummy. Wow. Czarne pankejki są najsmaczniejsze. Co ona tam wymyśliła? Okej. Czerwony sos będzie idealny. Naleję go dosyć sporo. I ozdobię pajączkami. O, rety, fu! Gotowe. Jedz, moja kochana. Spróbuj mojego jednorożca, jest pyszny. Jakie fajne pankejki. Spróbuj moich. Wow, jak to wszystko pysznie wygląda. Co to jest? Dobra, pozbędziemy się pajączków i próbujmy. Mam nadzieję, że to bezpieczne. Pyszne. Które będą następne? Chcę te. Przepyszne. Chcę zjeść całego. Rewelacja. A teraz kolejne. Wspaniałe. O tak. Te są najlepsze. Hurra, wygrałam. Już, już kończę. Jak sobie z tym poradzicie? Okej. Nie czas na sen. Pobudka, rączka obudź babcię. Nie strasz mnie. O, fryteczki. Okay. Już się robi, kochanie. Najpierw obiorę ziemniaki. Wspaniałe zajęcie. Takie wyciszające. Ojej, zaraz szybciutko to ogarnę. Ups, przepraszam. Okej, gotowe. Można ułożyć na desce, pokroić. Szybko, szybko. Jestem w tym naprawdę dobra. Mam całą górę frytek. I jeszcze to. Wspaniale. Potrząśniemy. Jeszcze troszkę. Wow, no co za kolor. Troszkę zielonego. Troszkę żółtego. Mamy wszystkie kolory. A teraz trzeba to usmażyć. Dodam więcej oleju. Nie będę oszczędzać. Teraz wrzucam wszystko na patelnię. No brawo. A ja użyję specjalnej krajelnicy. Pokroję ziemniaczki na kawałki. Gotowe. Wleję więcej oleju na patelnię, żeby ziemniaki wyszły takie jak trzeba. Wrzucę wszystkie naraz. Pyszności. I gotowe. Wykładam na talerz. I oczywiście dodam sosu. Wygląda pysznie. Moje danie jest gotowe, ale brakuje mu koloru. Oj! O Boże, kto to? Muszę się umyć. Przesadziłam z tą czernią. Wednesday, to ty? Co ty zamierzasz robić? Pomaluję frytki. Co? No, teraz pięknie. Patrz, jak nam fajnie wyszło. Yummy! Zobacz, co tu mam. Spróbuj mojego. Od czego by tu zacząć?
Co to jest? Zanurzę w sosie. Ciekawe, jak to smakuje. Pyszne, chcę więcej. Super. O, to też wygląda przepysznie. Miam, miam, no niezłe. Palce lizać. A co my tu mamy? O, to też jest pyszne. Chcę zjeść wszystko. Nie mieści mi się już w brzuchu. Wszystko okej? O tak, jeszcze jak. Tym razem chcę to. Co tam jest? To cheeseburger. Jestem gotowa. Mówisz, masz. Potrzebuję bułek, oto one. Chwilkę na patelni, podrumienione. Teraz troszkę mielonego mięsa. Uformuję kotleta i położę na patelni. Proszę bardzo, ładny, soczysty kotlecik. Potrzebuję sera na wierzch. Sałata, kotlet i cheeseburger gotowy. Wygląda niesamowicie. Bułki są takie nudne. Co by tu wymyślić? O, wiem, słodycze. Akurat mam tu pączuszki. Pyszności. Wezmę jednego. Rozkroję. Opakowanie do kosza. Na wierzchu położę czekoladę i dodam troszkę sosu. Muszę najpierw spróbować. Jaki kwaśny. Poleję nim czekoladę i dodam pianki marshmallows. Jeszcze troszkę żelków. Jak ładnie. Na wierzch sos truskawkowy, a potem pączek. No i co powiecie? Najpierw podsmażę bułkę z kotletem. A z sera zrobię zęby. To będzie piękny potworek. Brakuje tylko ogórka i czegoś czerwonego. Dobra. Zrobię dziurki i wleję w nie majonez. Gotowe. Tylko skąd wziąć oczy? O, wiem. Rączka, daj mi kilka żelków. O nie, ona zaraz zabierze moje oczy. Idealnie. Arcydzieło gotowe. Ta-dam. Ja mam najpyszniejszego cheeseburgera. A ja zrobiłam danie doskonałe. Popatrz, mój aż się prosi o zjedzenie. Ojej, jak to wszystko apetycznie wygląda. Co to jest? Ciekawe. Całkiem smaczne. Wspaniałe. A co my tu mamy? Zwykły cheeseburger. Spróbuję. Ale nic ciekawego. A co to za wspaniałości? Wygląda niesamowicie. Muszę spróbować. Co za odlot! Ale wybieram tego! Jak to? Co teraz będziemy szykować? Chcę pić! Mam ochotę na koktajl czekoladowy! Muszę się przyjrzeć, co tam jest! Wyzwanie podjęte. A, już za chwilkę wszystko przygotuję! Gdzie jest? Wezmę dużo mleka. Dużo kakao. Naprawdę dużo, żeby było słodkie. Wymieszam to wszystko. Dodam prawdziwej czekolady dla wzmocnienia smaku. I jeszcze raz porządnie wymieszam. Mój ulubiony kubeczek będzie idealny. Proszę bardzo. Gotowe. Co by tu wymyślić? Wiem, mam tu pyszną czekoladkę. Będzie w sam raz. Muszę tylko dodać troszkę cukru. Czy nie za dużo? Nie, nie, tyle co trzeba. Trzeba więcej dosypać, będzie pyszniejsze. Więcej i więcej. A teraz potrzebuję mleka. Kurczę, nie mogę otworzyć. Aj! Biedactwo. Zdarza się. Dobra, więc mleko i odrobina barwnika. Jaki piękny kolor. Uwielbiam różowy. Będzie cudownie. Teraz ozdobię szklankę. Dodam jeszcze posypki. Ekstra, co? Teraz mogę wlać mój koktajl. Nie do pełna, bo będzie jeszcze bita śmietana. No co za pyszności. I co za dekoracja.
Właśnie tak. Rączka, potrzebuję tego. Co to jest? Syrop. Oczywiście czerwony. Zanurzę w nim szklankę. Poleję troszkę na wierzchu. Naleję koktajlu. I bita śmietana. Przyozdobię nietoperzami. I dodam słomkę. Gotowe. Patrz, jak fajnie mi wyszło. Wszystko dla ciebie. Najpierw skosztuj mojego. Który z nich wybrać? Ten wygląda świetnie. Będzie pierwszy. O, śmietanka. Pyszna. A sam koktajl? Też jest dobry. A co zrobiła babcia? Spróbujmy. Dobry, ale bez szału. A to coś dziwnego. To też jakiś koktajl? Co tu jest? Trzeba usunąć te nietoperze. Są paskudne. Boję się ich. Ale smakuje całkiem dobrze. Rewelka. Ale zwycięzcą jest ten koktajl. Hurra, super! Najpierw chcę jajka smażone. Zrobi się. Damy radę. Ej, już zaczęliśmy. Ach, tak, nie śpię. Oj, nie to. Potrzebuję oleju. Kochanie, myślę, że to już wystarczy. Trzymaj jajko. A, dziękuję, babciu. Sadzone? Gotowe. Wspaniały chlebek. Oj, po co ja nastawiłam budzik? A, tak. Babcia musi wypić lekarstwo. Bardzo dobrze. O, a może zrobię dziurę w chlebie? Wspaniale. Środek zjem, a tu włożę jajko. Trzeba tylko posolić. Bądź cierpliwy, mój drogi, babcia już kończy. Aby zrobić idealne jajka sadzone, należy oddzielić żółtka od białek. Moja rybka zrobi to idealnie. Teraz nabiorę białka do strzykawki i rozleję je do miseczek. Następnie do każdej dodam barwniki. Arcydzieła wymagają niekonwencjonalnego podejścia. Tło mojego obrazu będzie zielone. Teraz wytnę różyczki i wypełnię je kolorowymi białkami. Ale to nie wszystko. Niech środkowe kółeczka będą żółte. Tak jak prawdziwe kwiaty. No jak pięknie. Udekoruję danie pomidorkami koktajlowymi i pietruszką. Ale mi to kwiaty. Najlepsze jedzenie to te zrobione z miłością. Babcia wie, jak uszczęśliwić swojego wnuka. Ojej, coś tu się pali. Kochanie, obudź się szybko. Wszystko ci tu płonie. Uważaj na gorącą kuchenkę. O rany, jak to możliwe? Będę musiała podać przypalone jajka. Dobra, dodam ketchup. Zobaczymy, czy to przejdzie. Nie sądzę. Jesteśmy gotowi. To nie jest jadalne. Sorry, braciszku. Zobaczmy, co zrobiła babcia. Pyszne. Starałam się. Dzięki, babciu. Wow, co to? Super. To jest naprawdę dobre. Szefowa kuchni wygrała. Mistrzyni zna się na rzeczy. A teraz chcę słodki żel w butelce. Uwaga, mamy nowe zadanie. Już, już, słuchamy. Żel w butelce. Świetny wybór. Co to jest? A, rozumiem. Dobrze, że mam kolę. Najpierw troszkę spróbuję. Wow, to jest pyszne. Ojej, tylko nie to. Uwaga, coś nadchodzi. Przepraszam, to było niechcący. Dlaczego w nas? Kurczę, dla młodego nic nie zostało, co robić? Mam pomysł. Napełnię butelkę cukierkami Nerds i zaleję słodkim syropkiem. A żeby to szybciej zastygło, użyję sprayu do zamrażania. Właśnie takiego. Powinno być pyszne. To jest to.
Udało mi się. Kola jest niezdrowa. Miód jest o wiele słodszy i zdrowszy. Dodam go do lodu i od razu zgęstnieje. Co ty na to powiesz? Miejsce dla profesjonalistów. Kola ma przed sobą tylko jedną drogę na patelnię. A żelkowe misie dotrzymają jej kroku. Pozostaje tylko dodać żelatynę i brokat. To będzie niesamowite. Suchy lód i woda szybko schłodzą kolę i zamienią ją w żel. Fajny pomysł. Wow. Dajesz czadu, moja droga. No i proszę. Niesamowity żel z coli zrobiony. My też mamy wszystko gotowe. Hurra, nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Zacznę od żelu od babci. Spróbujmy. No, nieźle. Dziękuję, mój złociutki. Ojej, to żel z coli. Super, to niesamowite. A co zrobiła siostra? Wygląda świetnie. Wow, ma w środku cukierki. Co za odlot. Smakuje ci? Jest niewiarygodnie pyszne, wygrałaś. Yes, udało mi się. Co? Nowe zadanie? Co tym razem chcesz? Przygotujcie mi pączka. Dobra. Pączka to proste. Rozumiem. Co wy kombinujecie? To samo co ja? Podczas gdy one sobie gadają, ja mam pomysł. Zamierzam zrobić pączka Oreo. Zacznę od rozbicia ciastek. Co to za hałasy? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz dodam Nutellę i dobrze wymieszam ją z ciastkami. Pyszności. Wleję gotową mieszankę do opiekacza. I zrobię wspaniałe ponczusie. Dobra robota, świetny pomysł. Dziękuję. Babcia też użyje opiekacza. Tylko wleję do niego ciasto. Ciasto ciastem, ale czym są pączki bez nadzienia? Dodam do nich trochę syropu truskawkowego. Jestem pewna, że młody będzie zachwycony. Teraz udekoruję je lukrem. No i oczywiście kolorową posypką. Muszę pamiętać też o talerzu. Naleję do niego czekolady. I hop! A teraz ładnie ułożę na tym pączki. O! Tadam! No i perfekto! Babcia też doda troszkę cukru. Tak, żeby wnuczkowi smakowało. Ej, nie dotykaj, to nie dla ciebie. Masz swoje własne pączki. A, rzeczywiście. Zupełnie zapomniałam. Dzięki, babciu. Myślę, że dodam do nich więcej Nutelli. Wygraną mam w kieszeni. Częstuj się, kochanie. Ojej, ślinka mi cieknie. Co my tu mamy? No brawo, pyszne. Dziękuję. Następny pączek jest od babci. Wspaniały. Jedz, jedz, kochanie. Wow, pączki z Nutellą. Dokładnie takie, jak lubię. No brak mi słów. Są niesamowite. Siostra wygrywa. Hurra, znowu wygrałam. Brawo. Spodoba wam się następne zadanie. Chcę gofra. Robi się, kochanie. Yes! Miejsce dla babci. Będę potrzebować najlepszej mąki. Dwóch jajek, masła i cukru. Dzięki temu zrobię pyszniutkie ciasto. Super. Uwielbiam mleczko. Niam, niam. Nie mogę się bez niego obejść. Dajcie mi tylko trzepaczkę, a babcia pokaże klasę. Oh my. Spokojnie, babciu. Żadnych gwałtownych ruchów. Szefowa kuchni wlewa ciasto do foremek. A teraz czas na barwniki. Z nimi zawsze jest ciekawiej. Doskonale. Wow, jesteś prawdziwą mistrzynią. A ja wleję ciasto prosto do gofrownicy. Po co tracić czas? Mój gofr się piecze. Trzeba tylko troszkę poczekać. O, chyba już jest gotowy. Hurra! Ojej, jaki gorący. Dobra robota, wnuczko.
Póki nikt nie patrzy, skosztuję jak wyszło. To jest pyszne. Nie mogę się oderwać. Zrobię nowy dla młodego i sama dokończę ten. Okej. Może zrobimy to razem? Dobra. Tylko mój gofr będzie wielokolorowy. Spójrz, jaki piękny. Wygląda jak tęcza. Świetna robota, jesteś geniuszem. Pyszności. Miam, miam, miam. Znowu wszystko zjadłaś? Spokojnie. Co? O nie. Ciasto mi się skończyło. Co ja teraz zrobię? Wiem. Mam tu trochę makaronu. Zamieni mi ciasto. No co za świetny pomysł. Zamykamy i pieczemy. O, no nieźle. Mój gofr jest gotowy. Wygląda oszałamiająco. Wyłożę dwie połówki i udekoruję je kremem. To prawdziwa tęcza. Dodam też posypkę dla dodatkowego efektu. No i proszę. Voilà. Jest bardzo ładny. Kochanie, mogłabyś mi podać lody czekoladowe? Jestem pewna, że mój wnuk będzie zachwycony. Położę kulki bezpośrednio na goferku. I posypię cukrem pudrem. Właśnie tak, cudownie. Udekoruję też gofra truskawkami. Babcia nakarmi wszystkich. Gotowe. Piękna robota. Mój makaronowy gofr też jest gotowy. Dodam troszkę cukru pudru i możesz się częstować, braciszku. Super. A co to jest? Wygląda strasznie, ale trzeba spróbować. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie chcę tego. O, tęcza. Smakuje naprawdę dobrze. Wow, lody. No to jest najlepsze. Babcia wygrywa. No w końcu taniec zwycięstwa. Mała dziewczynka zażyczyła sobie świeżych pancake'ów. Cóż, są łatwe do zrobienia. Babcia i szefowa kuchni zakręciły ciasto tak szybko, że nikt nawet nie zauważył. I już smażą pancake'i. A siostra postanowiła uraczyć małą czymś oryginalnym. Spójrzcie na te kolorowe ciasto. Pancake'i będą wielokolorowe. Powstanie prawdziwa tęcza. Będzie bardzo smacznie i pięknie. Na wierzchu doda pysznej pianki i kolorową posypkę. Tęczowa góra pancake'ów gotowa. Babcia robi tradycyjne placki z masłem i miodem. Prosty, ale sprawdzony przepis od babci nie pozostawi nikogo obojętnym. Szefowa kuchni ma swój własny przepis na placuszki. Robi jajko w koszulce. Następnie wkłada między warstwy pancake'ów plastry szynki. Powstała piękna wieżyczka. Udekorować można zieleniną, a z wierzchu gotowej wieżyczki będzie pięknie spływać żółtko jajka w koszulce. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Doskonałe połączenie korzyści zdrowotnych i witamin. A do tego pięknie podane. No to czas docenić wysiłki uczestników wyzwania. Czyje placuszki najbardziej jej posmakują? Degustacja rozpoczęła się od babcinych pancake'ów. Są oczywiście najwyższej klasy. Tęczowe naleśniki są następne w kolejce. Pyszne, zwłaszcza w połączeniu z kremem marshmallow. Naleśniki szefowej kuchni wyglądają zachęcająco. Ale smakują obrzydliwie. Wycieka z nich surowe żółtko. Fu! Dziewczynka nie doceniła tej ekstrawagancji. Zwycięzcą tej rundy zostają tęczowe pancake'i i starszej siostry. A my kontynuujemy nasz challenge kulinarny. Kolejna prośba dziecka to rogalik. Francuzi uwielbiają jeść croissany z kawą na śniadanie. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Już je zrobiła, a raczej kupiła gotowe ciasto. A teraz wkłada rogaliki do nagrzanego piekarnika. Jakie pyszności wymyśliła siostra? Też wkłada rogaliki do piekarnika, ale tylko spójrzcie, ile słodkich akcentów będzie miała jej wersja. No. Szefowa kuchni jest przeciwna gotowemu ciastu ze sklepu. Wie przecież, że najlepsze dania to te zrobione własnymi rękami. Z miłością.
I tak na marginesie, nasza szefowa kuchni pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na kruasany. Z tego przepisu robiono kruasany samemu Ludwikowi, królowi Francji, a raczej wszystkim Ludwikom, którzy kiedykolwiek byli królami Francji. Na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Jej siostra i babcia przyglądają się w zdumieniu poczynaniom szefowej kuchni. No to jest jakaś rewelacja! Jak ona sprytnie zagniotła to ciasto, ułożyła je warstwowo i skręciła rogaliki. Co za kunszt! Tylko spójrzcie! Czas wstawić rogaliki do piekarnika. Będą się piekły na pergaminie, a nie na oleju, więc rogalik będzie zdrowszy. Wow, no niewiarygodne rzemiosło. Siostrzyczko, jaka będzie twoja odpowiedź na rogala królewskiego? Nutella to świetny wybór. Ważne, żeby nie zjeść wszystkiego samemu, tylko zachować trochę dla rogalików. Babcine rogaliki są już gotowe. Pozostaje tylko ostrożnie wyjąć je z piekarnika, żeby się nie poparzyć. I dodać nadzienie. Ola Boga, co tam się dzieje? Siostrę tak poniosło, że jej rogaliki się spaliły. Czekoladowy krem z orzechami laskowymi jest naprawdę pyszny. Ale jak teraz podać takie węgle? Pachną spalenizną. Wszystko przepadło. Tylko spójrzcie na rogale szefowej kuchni. Niesamowity rozmiar. Rumiane, a kształt jest po prostu idealny. Zgrabne cięcie i szefowa kuchni napełnia je własnoręcznie zrobionym kremem. Na koniec dodaję kilka truskawek. Wierzch przyprusza cukrem pudrem. Ach, dlaczego nie jesteśmy we Francji? Nadszedł czas na degustację. Babcine rogaliki smakują wyśmienicie, choć nie wyglądają zbyt ładnie. Wow, a to jest po prostu arcydzieło. Bez wątpienia pierwsze miejsce zajmują rogaliki z królewskiego przepisu. Mała nawet zapomniała o trzeciej wersji rogalików. I no dobro jej to wyszło. A my kontynuujemy challenge. Co nas czeka dalej? Dziewczynka chce tym razem zjeść ogromny, soczysty stek. Nie ma problemu. Trzeba dobrze rozgrzać patelnię i nalać oleju. Ale nie za dużo. I oczywiście trzeba się postarać, aby olej trafił na patelnię, a nie dookoła niej. Ach, ona w ogóle nie umie gotować. Szefowa kuchni zaraz pokaże ci, jak to się robi. Wrzucamy na patelnię kawałek mięsa i smażymy. Tylko traf tam, gdzie trzeba. Siostra jest zaskakująco roztargniona, jeśli chodzi o mięso. Teraz podrzucamy stek, aby odwrócić go na drugą stronę. Ale ma zostać na patelni, nie na podłodze. Babcia będzie musiała to później posprzątać. Siostrzyczko, nie zapomnij usunąć włosów i brudu z mięsa przed dalszym smażeniem. O, stek już jest gotowy. I nawet nie spaliła. Czas spędzony z szefową kuchni nie poszedł na marne. Jednak czegoś brakuje. Oczywiście trzeba dodać keczupu Heinz, który świetnie komponuje się ze stekami. Będzie jeszcze pyszniej. Nic podobnego, twierdzi babcia. Mięso trzeba po prostu posolić. Przecież jest już wystarczająco smaczne i mięciutkie. Jeszcze tylko gałązka rozmarynu na wierzch. A szefowa kuchni zna sekret słynnego złotego steku Nusreta Gyokce. Rozsmakował się w nim nawet sam Conor McGregor. A teraz nasza malutka będzie mogła go też zjeść. Wow, prawdziwy złoty stek jak z restauracji w Dubaju. Ojej, co za poddanie. Już chcę widzieć minę naszej małej, gdy będzie próbować tego dania. Nadszedł czas na degustację potraw. Mięso oblane ketchupem? No nie. A soczysty stek babci wygląda niesamowicie. Prosty, bez zbędnych ceregieli i wyśmienity. Wow, a co to jest? To złoty stek. Jaki piękny, lecz dobrze smakuje? Nic szczególnego. To dziwne. Stek babci zajmuje pierwsze miejsce bez wątpienia. Prostota przede wszystkim. Tu się to sprawdziło. Tym razem nasze bohaterki czeka ambitne zadanie. Mała chce zjeść sushi. Danie pracochłonne i trudne do przygotowania. Szefowa kuchni nie wydaje się przerażona. Kupiła specjalny ryż do sushi i zaraz go ugotuje. To proste.
A siostra nie będzie potrzebowała ani garnka, ani ryżu, ani nawet nori. Zrobi sushi ze słodko-kwaśnych żelków Haribo. Będzie w nie zawijać słodkie misie. O, jest! Właśnie w ten sposób. Użyję też żelkowych oczu. Ale najpierw nastraszy nimi babcię. Fajnie i kolorowo. A zamiast wasabi poleję danie sosem czekoladowym. Wow, tęczowe słodkie sushi. Niesamowite. Ciekawe, co by powiedzieli na to samuraje. Tak czy inaczej, jest pięknie. Może nie wiedzieliście, ale szefowa kuchni pracowała kiedyś na dworze królewskim dynastii Meiji w Japonii. O wschodzie słońca udawała się do kuchni w pobliżu rezydencji szogunów. Wyjmowała matę i arkusze nori. Rozkładała na nich ryż namoczony w świętych wodach ze źródeł w pobliżu góry Fuji. Przynosiła awokado z ogrodu cesarza. A rybacy dostarczali jej najświeższe ryby z pobliskich wód. Szefowa kuchni skręcała Filadelfię, układała na talerzach i podawała na śniadanie. Cesarz dynastii Meiji zjadał je, a potem wyruszał, by dokonywać wielkich rzeczy. To przepis, który szefowa kuchni przywiozła ze sobą, by poczęstować swoją małą królewnę cesarskimi sushi Filadelfia. Babcia nie bardzo radzi sobie w temacie sushi, ale wymyśliła coś ciekawego. Całe nadzienie można włożyć do ogórka. Wtedy na pewno się nie rozwali. Na wierzchu ryba i kroimy na małe kawałki. Voilà! Ogórkowe sushi gotowe. No to próbujemy, czyje sushi będzie ci najbardziej smakować. Ogórkowe sushi wyglądają dziwnie. Nawet nie chcę ich jeść. What? A sushi szefowej kuchni są przepyszne. Jak w najlepszych restauracjach. Dziewczynka właśnie na to miała ochotę. O, jest! Ojej, jakie śmieszne oko! Wow! A jakie słodkie! Małej bardzo się podoba. Z wyraźną przewagą tę rundę wygrywa siostra. Brawo!